Cześć, kiedy nagrywam y, dzisiejszy podcast, chciałam bardzo serdecznie powitać moich 100 subskrybentów, których bardzo serdecznie witam i bardzo się cieszę. I zacznę od pytania do was, czy ktoś z was może kojarzy tą grafikę, która jest u mnie takim motywem i w logo i właśnie w tej grafice na YouTubie? Czy może kojarzycie skąd to jest? Taka mała podpowiedź, y, jest to bajka. Możecie stąd kojarzyć ten motyw, o ile w ogóle znacie tą bajkę. Ale jeżeli ktoś zna, to proszę w komentarzu, żebyście y, właśnie napisali nazwę tej bajki. A kolejny podcast z serii Miłość Kryminalnie, myślę, że odwołam się właśnie do, y, do motywu tej bajki. I jeszcze jedna mała podpowiedź. Ten zakrwawiony klucz powinien Was naprowadzić na tą bajkę. Teraz już przechodzę do właściwej treści tego podcastu i będę opowiadała historię kryminalną, którą później będę komentowała różne właśnie zachowania osób występujących w tej historii. I dzisiejsza historia jest na podstawie. Polska na faktach historie nie tylko kryminalne odcinek 13. Zemsta miała jednak gorzki smak. I Link jak zwykle do tej historii konkretnej zamieszczę Wam w opisie. I zachęcam oczywiście do przesłuchania całej tej historii, żebyście mieli ogólny wgląd do tej historii kryminalnej, bo, bo ja skupiam się tylko na wybranym fragmencie, który później omawiam. Już przechodzę do Omawiania historii. Dzisiejszymi bohaterami będą Arkadiusz, Bożena, Agnieszka. Więc już już widzimy problemy, tak? Trójkąty i kwadraty i takie tam sprawy. Już może nam to zwiastować problem. Więc cofamy się do roku 2004. Arkadiusz ma 35 lat, żonę Bożenę i dwójkę dzieci. Z zawodu jest leśniczym i raczej dosyć znanym leśniczym, ponieważ to jest też mała miejscowość. Poznajmy też Agnieszkę. Ona jest z kolei lubianą nauczycielką w UEF-u, w szkole podstawowej, prowadzi własne zajęcia fitness, ale niestety jej małżeństwo nie udało się. Ona mieszka obecnie z rodzicami, a mąż wyprowadził się do innej miejscowości. I mamy rok 2004, kwiecień. Arkadiusz koordynuje sadzenie lasu. A tam spotyka drobną, bardzo atrakcyjną kobietę o blond włosach, Agnieszkę. I ona też zwraca uwagę na przystojnego leśniczego. Oboje wpadają sobie w oko i zaczyna się od rozmowy. Wymieniają się telefonami i piszą do siebie już praktycznie non-stop. A uwaga! Piszą do siebie non-stop. Obydwoje są w związkach, to już się coś zaczyna dziać. Potem dochodzi do spotkań, spotkań jest coraz, coraz więcej i te spotkania przeradzają się w romans. I tu pojawia się już pułapka. Dla Agnieszki Arek wydaje się dobrym partnerem na przyszłość. Arkadiusz jest jakby wzorem jej mężczyzny. Przystojny, pracowity. Zawód leśniczego zawsze jej się podobał i imponował. Arkadiusz z jego zachowania wynika, że jest bardzo zakochany w Agnieszce. Dlaczego? Arek sam z siebie namawia Agnieszkę, żeby wzięła rozwód ze swoim mężem, z którym tak naprawdę nie jest i nie chce być. I wygląda to tak, jakby Arek chciał związać się, związać się na poważnie z Agnieszką, skoro sam namawia ją do tego rozwodu. I Agnieszka wzięła rozwód z mężem. Ale co się okazuje po tym rozwodzie? Arkadiusz nie rozwodzi się ze swoją żoną. I to tak trwa. Tygodnie i miesiące. I nie wiadomo tylko, czy Agnieszka przeprowadziła z nim taką poważną rozmowę co do ustaleń, co z nimi i jak to ma wyglądać. Arkadiusz chciał jej rozwodu, no ale nie wiadomo po co. Nie wiemy, czy on oficjalnie zadeklarował jej, że on też. Rozwiedzie się i że wtedy będą razem, tego nie wiemy. Ale nakłanianie Agnieszki do rozwodu brzmiało jakby deklaracja ze strony arka. Ale dziewczyny, uważajcie na wszelkie tego typu sprawy, że traktujecie coś jako deklarację ze strony faceta, bo może nią wcale nie być. Jak to widać już po wcześniejszych sprawach, przeze mnie omawianych, wiele takich pseudodeklaracji bez czynów. Nie są żadnymi deklaracjami. Trzeba przeprowadzić naprawdę poważną rozmowę, tak żeby mieć to czarno na białym, dosłownie i konkretnie, a nie takie lanie wody. Czy oni oboje rozmawiają, że chcą być ze sobą razem w związku? O co chodzi Arkadiuszowi? Tego nie wiemy. A tak naprawdę, jeżeli Agnieszka chciała z nim być. To nie powinna wdawać się z nim w romans. Podkreślam, jeżeli chciała z nim być w związku. Tak? Jeszcze raz to podkreślę, żeby zaraz nie było salw oburzenia, bo to nie o to chodzi. Jeżeli chciała się zdecydować na taką relację typu romans, no to okej, okay, jeżeli tak wybrała, w sensie nie komentuję tego. Ale jeżeli chciała być z nim w związku takim prawdziwym, to nie powinna wdawać się z nim w romans. Ponieważ on wtedy otrzymał od tej kobiety wszystko podane na tacy, kiedy on wkłada minimalny wysiłek, dostaje od tej dziewczyny zaangażowanie, emocje, czas, seks. Od tej dziewczyny po prostu dostaje wszystko dosłownie za darmo. I Popatrzcie na to dziewczyny w ten sposób, że to ona traci w tej sytuacji, czyli Agnieszka traci w tej sytuacji. Jej zależy na związku z tym facetem, na wzajemnej relacji, na bezpieczeństwie, na, na wyłączności na tego faceta, aby on był z nią, szanował ją, spędzał z nią czas, czyli taki normalny związek. I ona tak naprawdę stworzyła mu całą taką relację, cały ten jakby związek który on z nią prowadzi. E, ale wcale prowadzi on z nią ten związek, wcale z nią nie będąc. Czyli dostaje od niej to wszystko całkowicie za darmo, bez poświęceń, bo ma i Agnieszkę, z którą super spędza czas. Początki związku zawsze są intrygujące, a z drugiej strony marzone, spokojne, ułożone życie. Dzieci, ktoś się nimi zajmuje, on wraca na gotowe do domu, ma posprzątane, ma ugotowane i super. Ma obie te dziewczyny. No i Jolo korzysta z obu tych dziewczyn. Tylko troszeczkę jakby inna relacja. Od każdej ma trochę coś innego. I czy to nie jest bardzo samolubne z jego strony dziewczyny? No naprawdę popatrzcie na to, jak ten facet się dobrze ustawił. Mieć ciastko i zjeść ciastko. On dosłownie ustawił się w takiej sytuacji, że korzysta z obu zasobów tych dziewczyn. I co pozostaje w tej sytuacji Agnieszce? Czekać. Czekać, kiedy będzie miał czas. Czekać, kiedy on w końcu coś zrobi. Czekać, kiedy on podejmie decyzję o rozwodzie. I teraz to ona jest na jego łasce, tak naprawdę, bo dała mu wszystko, i już teraz czeka na to, co on zrobi. Dostał od niej, no wszystko. Wszedł po najłatwiejszej linii oporu. No po prostu nic nie musiał zrobić. Nie musiał się rozwieść z żoną. Nie musiał tej żonie nic mówić. W domu nie było żadnych awantur. Wszystko po prostu u niego w domu było ok, bez żadnych problemów. Bez scen, bez żadnych szlochów, żali, dyskusji. Ponieważ on żonie nic nie powiedział. I był z żoną, i był z Agnieszką, więc jemu było bardzo wygodnie w tej sytuacji. Ale gdyby Agnieszka postawiła sprawy inaczej, no okej, okay, koleś, ja się rozwiodę ze swoim mężem, bo mi ten związek, nie wiem, nie pasuje, ale co dalej? Co z nami? Czy ty chcesz ze mną być? Czy jak to ma wyglądać? Czy ty też się rozwodzisz? Jesteśmy dalej razem w związku, bo Koleś po prostu mamisz mnie, i mamisz, ja się rozwodzę i ty się też rozwodzisz, i wtedy dopiero możemy coś razem planować, tak? Bo w tym momencie um, on ją wpakował na niezłą minę, ponieważ ona się rozwiodła, a on tego nie zrobił. I jeszcze, w ogóle, jakby ten facet się rozwodził, to nie tylko, że on jej powiedział, tylko że ona faktycznie chyba powinna zobaczyć te papiery i zobaczyć, że on składa te papiery rozwodowe, a nie tak po prostu na gębę, bo koleś ewidentnie, ewidentnie po prostu kręci. I jedynym poważnym takim dowodem, że on chce być z Agnieszką, że to będzie faktycznie normalna jakaś relacja, normalny związek, a nie na zasadzie romansu, no to by było wtedy, gdyby on. Yy, Rozwiódł się ze swoją żoną, oficjalnie to załatwił wszystko, rozwiódł się z nią, nawet jakby to miało potrwać, tak czy siak, i po prostu się od niej, od tej żony wyprowadził, jakoś by tam sprawy swoje pozałatwiali, ale żeby było takie odcięcie, że faktycznie widzimy, że on od tej żony odszedł, tak jak zrobiła to Agnieszka, no to wtedy można by było liczyć, że coś z tej relacji będzie, a w przeciwnym razie, no, no nie. Bo wtedy dopiero gdyby on się rozwiódł z tą żoną i wszedł w związek z Agnieszką, to byłoby, to byłoby widać, że jemu zależy na Agnieszce. Ale żeby się rozwieść i to wszystko, to on by musiał przejść przez niezłe piekło w domu, tak? Bo obstawiam, że jego żona przez ten czas w ogóle nic nie wiedziała. Że absolutnie nie wiedziała nic o jego pseudo-planach rozwodowych, którymi mamił Agnieszkę. Znów co robimy? Patrzymy na fakty. Czyli on nie zrobił żadnych racjonalnych kroków, aby Agnieszka mogła być pewna jego uczuć, tego, że on chce wejść z nią no, że on chce z nią wejść w związek, on po prostu korzystał, a ona nic z tego nie miała. I też proszę mnie nie wyjeżdżać z żadnymi tekstami o dobru dzieci. Bla, bla, bla że on dla dobra dzieci tam chce, bo to też często faceci mówią, że dla dobra dzieci nie chcą się rozwić, czy coś tam, czy coś tam. No to jest totalna bzdura, bo lepiej jest się rozwieść, niż dzieci mają patrzeć na takich zdradzających się nawzajem rodziców albo jednego rodzica, który zdradza, a drugi po prostu przymyka na to oko, bo co by nie mówić, dzieci jednak takie rzeczy wyczuwają, nawet podświadomie jakoś widzą, co się dzieje. I potem jakie wzorce, wy, zastanówcie się nad tym, jakie wzorce przekazujecie tym dzieciom, jeżeli one patrzą na to, że okej, okay, jedna osoba z rodziców może zdradzać i sobie wracać do związku z powrotem, a druga będzie żyła nieszczęśliwie i będzie przymykała na to oko, i takie wzorce będziecie później wpajać dzieciom, że mają żyć nieszczęśliwie. I pomimo, że coś im nie pasuje w jakimś związku, lepiej po prostu się rozstać jakoś sensownie. Jeżeli macie obawy o dzieci, to po prostu pójść do jakiegoś psychologa, zaczerpnąć od niego jakieś tam wiedzy, jak zrobić to tak, żeby dziecka nie skrzywdzić, żeby wszystko było przeprowadzone w miarę w miarę dobrze, ale lepiej jest pokazać dziecku, że nie żyje się w kłamstwie i się nie żyje w takich relacjach, które nam nie pasują, bo później dziecko będzie miało więcej odwagi, żeby walczyć o swoje dobre życie, a nie godzić się na to, jeżeli raz im się trafi jakiś tam partner, który jest nieodpowiedni, całe życie z nim spędzić, pomimo, że jest na przykład nie wiem krzywdzone, albo ta relacja mu nie odpowiada, więc lepiej czasem jakieś poczynić takie kroki, niż niż yy, tkwić w czymś, co jest po prostu kłamstwem. Ale rozwód na pewno będzie lepszy dla wszystkich niż takie życie. A co dalej dzieje się w historii Agnieszki i Arkadiusza? Zaczyna się drugi rok ich relacji. Relacja na początku zapowiada się na związek, ale przechodzi w stadium sekretnego romansu. Arkadiusz ani nie zakańcza relacji z Agnieszką, ani nie odchodzi od żony. No i mamy co? Martwy punkt tej relacji. Nic się nie zmienia. Arkadiusz dalej brnie w te dwie relacje. I uwaga, dziewczyny: takie sytuacje bez deklaracji faceta, jeżeli on od razu nie zostawi żony, nie zostawi nawet całego tam majątku, jeżeli się nie rozwiedzie na początku, to potem też tego nie zrobi. Bo po co? Przecież jemu jest tak wygodnie. Nic nie traci, ma ciebie i żonę. Kasy, majątku nie musi dzielić, problemy z przeprowadzką, a do tego dochodzą jeszcze dzieci. Tutaj, akurat w tym przypadku, po co mu to? U ciebie ma seks i ekscytację, a u żony ma domowe gniazdko i dzieci. Takie relacje są ogromnie, ogromnie po prostu samolubne ze strony mężczyzny. I musicie sobie zdawać z tego sprawę, że po pierwsze, takie relacje są samolubne i działają w gruncie, w większości, no, w tym wypadku, zwłaszcza jeżeli dziewczyna liczy na związek z tym facetem, tak? To działają po prostu tylko na korzyść faceta, bo on czerpie z dwóch kobiet. Tak? A tutaj ma żonę, a tej drugiej tak naprawdę no, nic nie daje, bo tamta chce związku, tak? Bo mówimy o przypadku, kiedy ta dziewczyna chce być w związku z tym facetem. I taka relacja może się ciągnąć, dopóki żona się nie zorientuje, że może ją zdradza, albo ktoś jej nie powie, albo w jakiś inny sposób się po prostu nie dowie. I zazwyczaj tak jest, że takie relacje do tego momentu trwają. No chyba, że w końcu ty będziesz miała dość jego kłamstw i wymówek, widzisz, że to do niczego nie prowadzi i sama zakończysz taką relację. Inaczej pewnie będzie trwało, dopóki ta żona się nie dowie, bo po co facet ma kończyć taki związek, jak ma korzyści. I dziewczyny, jak tylko żona się dowie, o tym romansie, to facet będzie biegł do niej z podkloną fajeczką pod jajeczka, i to jeszcze ciebie zacznie oczerniać przed nią, żeby po prostu się wybronić, bo naprawdę to często jest bardzo tchórzowskie, tchórzowskie? bardzo tchórzliwe, bardzo tchórzliwe podejście ze strony faceta. I nie wiem dlaczego, ale kobiety też mają taką tendencję do oskarżania drugiej kobiety chociaż to tak naprawdę jej facet ją zdradził, tak? Chociaż te zdrady trwały tygodniami, miesiącami albo latami, to swój gniew często kobiety kierują przeciwko kobietom. Zamiast skupić się na tym facecie, bo to przecież właśnie on ciebie zdradził, to on wracał do twojego łóżka po seksie z inną. Nie ta dziewczyna. No bo sorry... Nawet jak kogoś tam można zmanipulować, czy coś, no bez przesady ta relacja, akurat w tym wypadku trwała. Zaraz się dowiecie, i trwała, bo jeszcze nie wiecie, ile trwała. Ale już jak do tej pory to trwała dwa lata, więc naprawdę ten facet wiedział, co robi i gdzie zdejmuje spodnie. I to on między rozmowami z tobą pisał do niej i utrzymywał te dwie relacje. I robił to z pełną świadomością i premedytacją. I co dalej dzieje się w naszej historii? Bożena, żona Arkadiusza, dowiaduje się o zdradzie, bo ta wiadomość rozchodzi się jako plotka po okolicy, i tak naprawdę wszyscy dookoła już wiedzą w tej małej miejscowości, co się dzieje między wspomnianym Arkadiuszem i Agnieszką. A ostatnia dowiaduje się Bożena, i Bożena jest w szoku. Bożena jest w szoku. Ona absolutnie się w ogóle niczego nie spodziewała. No, i oczywiście nie miała też powień, pojęcia o pseudo-rozwodowych planach męża, co też często się zdarza, że mąż już wie, że ma pseudo-plany rozwodowe i opowiada o tym innym kobietom, ale ona oczywiście nie jest o tym poinformowana, bo absolutnie takich planów nie ma. Tylko on sobie coś takiego w głowie uroił i to rozpowiada innym dziewczynom, kiedy jego małżeństwo na przykład wyjdzie na jaw. No to też jest taka technika działania wielu facetów, więc też, dziewczyny, no nie dajcie się na to nabrać, absolutnie. No i Bożena i Arkadiusz byli zgranym, dobrym małżeństwem. I tak też byli postrzegani przez innych. A Bożenie też nic w zachowaniu Arkadiusza nie dało do myślenia, że coś w ich małżeństwie jest nie tak. I zobaczcie, dziewczyny, nic nawet nie wskazywało. Że ten facet prowadzi rom, takie podwójne życie, że ma romans e, przez te dwa lata, zachował się jak gdyby nigdy nic w stosunku do żony. To naprawdę trzeba być dobrym graczem. No i co dalej się dzieje? Bo żena nie chce uwierzyć w takie plotki i konfrontuje męża z tymi plotkami. I tutaj, akurat e, o dziwo, Arkadiusz e, się przyznaje że owszem miał romans, ale otóż od razu też mówi, że ten romans od dawna chciał już zakończyć. No to jest bardzo dziwne i bardzo ciekawe, bo skoro od dawna już ten romans chciał zakończyć, no to dziwne jest to, że dopiero o tym mówi żonie, kiedy się żona o tym dowiaduje, a ta sytuacja wcześniej tak jakby nie jest podejmowana z Agnieszką, że on ten romans chce zakończyć i jeżeli on tak bardzo chciał ten romans zakończyć, to mógł to zrobić. Tak jak wszedł w ten romans, tak samo mógł z niego wyjść. No a jednak tego nie zrobił. Wszystko się posypało dopiero, kiedy żona się dowiedziała. Więc no, to jest właśnie takie biegnięcie do żony z podkuloną fajeczką, tak? No ale właśnie jak już Arkadiusz wrócił do żony, obiecał jej, że ten romans zakończy, no i faktycznie tak się stało. Arkadiusz y, zakończył romans z Agnieszką. Tylko szkoda, że tak późno. Arkadiusz już następnie informuje Agnieszkę, że chce być z żoną i nie będzie z nią utrzymywać kontaktu, nie będzie kontynuować tej relacji. I z dnia na dzień zakończył relację z Agnieszką. I mamy teraz taką sytuację: dwie kobiety, całkowicie zdruzgotane tym, o czym się dowiedziały, tak? Bożena, żona. Absolutnie nie spodziewała się romansu męża, że jest, nie spodziewała się tego, że jest zdradzana. Nie było ku temu żadnych przesłanek, które gdzieś tam mogły jej zaświtać w głowie, że coś jest nie tak. I mamy też Agnieszkę, którą mężczyzna najpierw namówił do rozwodu. Ona już miała wizję wspólnej przyszłości z tym facetem i plany, no bo on w końcu namówił ją też do tego rozwodu. Więc brzmiało to tak, jakby chciał z nią być. I nagle okazuje się, że pomimo tego, że z nią był, ona wzięła rozwód, co by nie było za jego właśnie namowami, że ten mężczyzna, który ją dwa lata mamił, wystawia ją i zostawia ją na lodzie. Wracając do żony, zrywając właśnie ten kontakt z dnia na dzień. I co teraz następuje? Agnieszka wcale nie chce zakończyć tej relacji. I otóż Agnieszka robi ogromną głupotę, po prostu no najgłupsze rzeczy, jakie mogą tutaj się wydarzyć. Postanawia walczyć o wymarzonego mężczyznę. Po prostu teraz uczepia się Arkadiusza, pomimo tego, że on ją potraktował okropnie, oszukiwał ją, zdradzał, mamił, Samo oszukiwał ją, jak oszukiwał swoją żonę, więc ona już wiedziała, z jakim człowiekiem ma do czynienia. Więc tutaj absolutnie były wszystkie znaki ostrzegawcze, po prostu jak woły, jak byki tam się po prostu słaniały, czerwone jeszcze w dodatku. I żeby nie brnąć w to dalej, tylko kopnąć po prostu tego faceta w dupę i zająć się swoimi sprawami, to ona dalej po prostu była przyklejona do tego arkadiusza. I ona postanowiła walczyć. No i to oczywiście klasyczny błąd, który już też znamy z wcześniejszych historii. Dziewczyna nie powinna walczyć o taką relację. Poza tym, to on popełnił wszystkie błędy, i to on powinien, jak już starać się o odzyskanie jej zaufania. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli byłaby taka relacja, że on zostawia tą żonę i chce być z tą Agnieszką, no to, to on się powinien tutaj wykazać absolutnie nie ona. I z dnia na dzień ten koleś też przestaje się do niej odzywać. To znaczy, że nie chce z nią być. Dziewczyny, jeżeli koleś przestaje się do Was odzywać, z dnia na dzień, a miałyście z nim na przykład dobry kontakt czy cokolwiek, czy wam się wydawało, że macie dobry kontakt i ktoś urywa z wami kontakt w taki sposób, no to po prostu znaczy, że nie chce z wami być i dajcie sobie spokój z taką osobą. Bo im szybciej to zrozumiecie, tym lepiej dla was, bo nie będziecie marnowały czasu i się naprawdę nie zastanawiajcie, dlaczego on się do was nie odzywa. Naprawdę jest bardzo mało takich przypadków, że to był jakiś wypadek, czy coś się naprawdę stało temu facetowi, który i tak był mętny, były z nim od początku jakieś dziwne sytuacje i nagle się nie odzywa. No to nie takie nagle, no było wiadomo, że tak się niestety stanie. Tylko trzeba zwracać naprawdę uwagę na te wszystkie znaki ostrzegawcze. I nie pograżajcie się dziewczyny w okej, okay, w sensie nie pograżajcie się w takich swoich własnych myślach i wyobrażeniach o tym facecie, bo w większości zakładam, że będą tutaj tak zwane dobre dziewczyny, które zakładają, że komuś mogło się coś stać, mógł być jakiś wypadek i że tak powiem, mm, szacujecie podług siebie. Myślicie tak, jakby na przykład wam się mogło coś stać, i ta druga osoba by się do was nie odzywała, no ale miejcie jednak trochę dystansu do tych facetów, zwłaszcza na początku, póki nie zobaczycie, że im naprawdę można zaufać. Bo dopiero wtedy, kiedy zobaczycie, że można im zaufać, to dopiero wtedy im ufajcie, a nie tak po prostu każdemu na każde słowo. Tak się po prostu nie robi. Naprawdę. Faceci się bardzo śmieją z takich sytuacji, kiedy o, powiedziałem coś dziewczynie, i ona w to wierzy. I naprawdę nieraz mają z tego niezły ubaw. Niestety. Taka jest prawda. Wracając do Agnieszki, Agnieszka była bardzo zafiksowana na takiej wizji relacji, w związku z tym wyidealizowanym w jej mniemaniu wersją Arka. Tak jakby kompletnie nie miała jakiś taki, nie wiem, zaćmiony umysł i nie widziała, co on robi, a jego czyny absolutnie nie świadczyły nic dobrego i nie świadczyły o tym, że on chce z nią być. I co robi Agnieszka w tej sytuacji? Cały czas do Arkadiusza pisze i dzwoni. Zdobywa numer nawet do jego żony, do Bożeny i też zaczyna ją nękać, opowiadać jej jakąś tam nieprawdę, że widziała się z Arkadiuszem, choć tak wcale nie było, a wtedy jego żona akurat nie mogła tego sprawdzić. I tutaj wychodzi taka neurotyczna osobowość Agnieszki. Cały ten stalking... Y i chęć uczestniczenia, i takiego przypięcia się do Arkadiusza i Bożeny, i takie nękanie ich telefonami po prostu nie dawało sobie zapomnieć, i ciągle się odzywała. Tylko nie wiem, dlaczego ona tak naprawdę zaczęła nękać Bożenę. Bo tak naprawdę sprawcą tej całej, tej całej sytuacji był Arkadiusz, i ona no, nie miała się za co odgrywać nabożenie, ponieważ ona jej nic nie zrobiła, no, tak obiektywnie na to patrząc. No, sprawcą tej całej sytuacji i tym, który ją zrobił w Bambuko, no, to był ewidentnie po prostu arkadiusz. No, ale tak jak wspominałam wcześniej, kobiety też mają tendencję do atakowania drugiej kobiety zamiast wyżywania się na prawdziwym sprawcu tej sytuacji. Spraw. Na sprawcu tej sytuacji? I gdyby Agnieszka była bardziej zrównoważoną osobą, to po tym wszystkim powinna po prostu zostawić tego gościa bez słowa i nie chcieć nawet na niego nigdy więcej spojrzeć. Po prostu zostawić to i odejść i absolutnie nie powinna chcieć mieć z nim kontaktu, ale no widzimy tutaj, że też ona została nieźle przez niego zmanipulowana. I ta cała jej jakaś tam, ta osobowość neurotyczna, może też te inne zaburzenia razem się tak zmiksowały, że no była to mieszanka dosłownie zabójcza. Ale też jest druga strona tej sytuacji, ponieważ Agnieszka yy, ona wchodziła z nim w ten związek, wiedząc, że on, jest z, że on ma żonę. A nie było na przykład takiej sytuacji, że ona weszła z nim w związek, totalnie o niczym nie wiedziała. Myślała, że jest singlem, tak? Że jest wolnym osobnikiem, wolnym mężczyzną i nagle się dowiedziała o tej żonie. Więc ona też no, była taka czerwona lampka, że coś tu może być nie halo, jeżeli wchodzi z nią w relacje, kiedy jeszcze jest z żoną, normalnie bo ona już faktycznie z tym swoim mężem nie była, bo ona się już od niego, on się od niej wyprowadził, mieszka albo ona od niego się wyprowadziła, no w każdym razie nie mieszkali razem, więc tam już była taka inna sytuacja, no i że też Agnieszki nie ruszyła ta sprawa, że no jednak tamten się od tej żony nie wyprowadził, że coś tu może być nie tak. No ale też nie wiadomo, jak on ją tam mamił do końca, bo mógł różne rzeczy opowiadać. I faceci często też mają tendencję do opowiadania różnych rzeczy po to, żeby ciebie skłonić do przespania się, do czegokolwiek po prostu, żeby mieć na ciebie wpływ. Jeżeli chcą czegoś od ciebie, to potrafią ci powiedzieć takie rzeczy, które zechcesz usłyszeć albo przypuszczają, że chcesz usłyszeć. A to nie jest wcale takie trudne, zwłaszcza jeżeli facet ci się podoba, jak ci powie jakieś tam rzeczy... No, oczywiście odwoła się do miłości, i tak dalej. No to niestety dziewczyny dają się wtedy manipulować. A co robi Bożena? Najpierw się zgadza kontynuować właśnie to małżeństwo z Arkadiuszem. Ale powoli dochodzi do niej to, co jej mąż zrobił i tak jakby trzeźwieje z tych całych emocji, bo ona też ma tą swoją taką wizję w głowie, przecież w związku z nim i kobietą właśnie jest bardzo ciężko zerwać z tą taką wizją, poukładanymi planami w głowie, poukładaną tą relacją, gdzie na przykład faceci właśnie robią to szybciej. Takie zrywanie z taką wizją, jak coś się stanie. A dziewczyny mają z tym większy zdecydowanie problem, żeby się tak odciąć w jednej chwili od jakiejś tam sytuacji. Jeżeli facet na przykład ją zdradzi, to dopiero tak jakby z czasem to do niej dociera, i dopiero wtedy zaczynają wychodzić wszystkie takie wyrzuty, jej się zaczyna wszystko przypominać, i wtedy zaczyna się więcej kłótni. Nie tak jakby na początku tej zdrady, kiedy ta sytuacja wyjdzie, tylko tak jakby już niby kobieta wybacza, i później dopiero. Zaczynają wychodzić różne, różne takie, takie właśnie przegadane sytuacje w tej relacji i cała taka złość tej kobiety, ale to też warto się w takich sytuacjach udać do psychologa, jeżeli chcecie ratować taki związek. I Bożena, kiedy właśnie do niej dochodzą, te wszystkie takie myśli z, tym, z, z tą zdradą, wyprowadza się. Wyprowadza się na jakiś czas, żeby wszystko sobie przemyśleć, poukładać w głowie i wyprowadza się z dziećmi do swojej matki, ale dalej jej zależy na tej relacji małżeńskiej, żeby to małżeństwo przetrwało. Bo żena tak właśnie mieszkając u mamy dostaje nagle smsa z nieznanego numeru od tajemniczego wielbiciela hmm. z informacją, że u nich w domu jest Arkadiusz z Agnieszką. No i mam nadzieję, że już się jakoś tam domyślacie, już wam tam w głowie świta, kim mógł być ten właśnie cichy wielbiciel. No i Bożena, dostałem tego sms jedzie tam do domu i zostaje w tym domu właśnie Arkadiusza z Agnieszką, ale Arkadiusz oczywiście tłumaczy, że jego z Agnieszką nic nie łączy i tej relacji no nie ma oczywiście. I po poważnej rozmowie, która się nawiązuje między, teraz między Bożoną i Arkadiuszem, Bożena postanawia wrócić do męża. Uch, no i dobra, no i mamy tu błąd Bożeny, zdecydowany błąd Bożeny, ponieważ znów Arkadiusz dostaje wszystko za nic. Powrót żony z dziećmi bez żadnego wysiłku, po prostu od tak. On nawet się nie starał, żeby ona do niego wróciła żeby mu wybaczyła, no po prostu no nie było tutaj żadnego starania. Po prostu nawiązała się tutaj ta, ta sytuacja, kiedy ona przyjechała do domu po tej takiej informacji sms-em, no i postanowiła do niego wrócić. Bardzo duży błąd. Ale Bożenie nie daje spokoju ten cichy wielbiciel, który do niej napisał z taką właśnie informacją, i Bożena do niego dzwoni. No, ale oczywiście ten numer nie odbiera. No, bardzo dziwne, że ten cichy wielbiciel nie odbiera tego telefonu. No, ale e, Bożena w takim wypadku napisała smsa, że dziękuję za taką informację o tym, że Arkadiusz właśnie spotkał się z tą Agnieszką i, i ta osoba do niej odpisuje. Ten cichy wielbiciel odpisuje e, do Bożeny. I właśnie teraz też minęły, już minęły te cztery lata, od kiedy zaczął się romans Arkadiusza i Agnieszki, i Bożena zaczyna pisać z tym cichym wielbicielem, z Darkiem, i zaczyna pisać ze sobą non stop. I znamy to już z początku tej historii, którą wam właśnie opowiadam, prawda? Jak Arkadiusz zaczął rozmawiać z Agnieszką. No, i teraz Bożena wchodzi w taką relację smsową z tą osobą z tak zwanym darkiem. Ciągle siedzi na telefonie, jest po prostu przyklejona do tego telefonu. I Arkadiusz widzi właśnie, że Bożena jest przyklejona do tego telefonu e, non stop, ale nie robi z tym nic. Bożena e, dostaje nawet bukiet czerwonych róż. Od właśnie tego swojego adoratora, tego Amanta z bilecikiem, i też nie mam jakoś reakcji ze strony Arkadiusza. I Bożena jest skołowana tą całą sytuacją. Z zdradą męża zaczyna się uwikłać w tą znajomość SMSową, choć nigdy nie widziała tej osoby na żywo. Nie jest to tak jakby podejrzane dla was. Nie jest? Mam nadzieję, że jest. No i co mamy dalej? Darek, ten właśnie cichy wielbiciel, jest bardzo wyrozumiały, jest bardzo takim ciepłym, czułym człowiekiem, służącym radą, służącym wsparciem, i Bożena zwierza się Darkowi. Darek zdobywa w ten sposób jej serce i w końcu decydują się na spotkanie. Po sześciu miesiącach pisania Bożena zaprasza Darka do siebie do domu, bo przez chwilę będzie sama w domu i to jest dosłownie 30 minut na takie szybkie spotkanie czy na jakąś kawę. Od godziny 17 do 17.30, kiedy to o 17.30 miała iść już odebrać swoje dzieci. Po prostu chce poznać tego Darka, zobaczyć go, porozmawiać z nim. I nikt już po 17 nie miał kontaktu z Bożeną. Bożena została znaleziona na drodze, przy skraju lasu. Ma podrznięte gardło, liczne rany kłute. Bożena jest martwa. Mam nadzieję, że już się zorientowaliście, że żadnego darka nigdy nie było. Darka wymyśliła Agnieszka podszywając się pod cichego wielbiciela Bożeny, udało jej się uśpić jej czujność, wywabić z domu i zamordować. Przez sześć miesięcy prowadziła taką grę, podszywając się pod faceta. Mogła to być jakaś tam jej forma zemsty na, na niewiernym kochanku. Niewiernym kochanku, w sumie dla kogo on był niewierny? On dla tych obu dziewczyn był niewierny, więc po prostu... Narobił totalnego syfu ten koleś. I najgorsze w tej historii jest to, że zginęła całkiem niewinna osoba, matka dwójki dzieci. Agnieszka na pewno miała osobowość neurotyczną, może z jakimiś właśnie elementami zaburzeń psychicznych. I swój gniew i żal, wściekłość, całą tą furię przelała na Bożenę. No, czego ja kompletnie tak naprawdę nie rozumiem, ponieważ Arkadiusz był tu właśnie głównym sprawcą tych wszystkich nieszczęść tych kobiet i zdrad obu. Więc tak naprawdę nie wiem, dlaczego ta złość nie była wymierzona w niego, bezpośrednio w niego. Gdzie absolutnie nie mówię, że no, tutaj nie powinno dojść do żadnej zbrodni, tak, ale dalej no, nie wiem, dlaczego. Nie wyżyła się tak naprawdę na Arkadiuszu, skoro to on ją skrzywdził. No właśnie najgorsze w tym wszystkim jest to, że Bożena była tutaj całkowicie niewinną ofiarą romansu tak naprawdę swojego męża. I mimo tego, że Agnieszka zabiła, to jednak Arkadiusz bardzo przyczynił się do dramatu obu tych kobiet. Przez cztery lata zwodził obie i manipulował. Żona nic nie wiedziała o zdradzie, przez 4 lata zachował się jak gdyby nigdy nic. W tej całej sytuacji niesamowicie cierpią dzieci. To, że Bożena zdecydowała się na spotkanie, na te rozmowy przez te sms smsy z tym tak zwanym darkiem, było raczej motywowane tym, co zrobił jej mąż: że potrzebowała jakiejś akceptacji od po prostu obcej osoby, od jakiegoś nawet właśnie mężczyzny żeby trochę polepszyć swoje samopoczucie. Wiecie, czasem to jest taka sytuacja, kiedy na złość babci odmrożę sobie uszy. Też sobie zrobię krzywdę tak naprawdę, ale bo babcia mi każe założyć tą czapkę, to tego nie zrobię, bo, bo nie. Więc to jest takie trochę czasem zachowanie, że może chciała coś udowodnić Arkadiuszowi, coś pokazać albo po prostu szukała jakiejś takiej bratniej duszy, która ją zrozumie. No i niestety... No, i niestety padła ofiarą no, psychopatki, mordercy. I może ta sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby Bożena zamiast na świeżo tak jakby znów zacząć relację, wchodzić w ten związek małżeński z Arkadiuszem, może powinna się z nim na chwilę rozstać, zrobić sobie taką przerwę na przemyślenie wszystkiego, uspokojenie emocji. Może jakaś terapia by się im przydała, bo. Tak naprawdę ona wróciła do niego bez jakichkolwiek jego starań, kiedy on przez cztery lata bez, bez żadnego mrugnięcia okiem ją okłamywał. I też to wszystko było jeszcze w takich dosłownie nerwach, ponieważ ona też nie dała takiego jakby czasu Arkadiuszowi, żeby się zastanowił nad tym, co zrobił, żeby zobaczył, co może stracić. Takim zachowaniem, a nie że po prostu, oho, zrobię sobie skok w bok i sobie wrócę do ciebie z powrotem, bo w sumie za bardzo się nie gniewałaś. No, zeszliśmy się znowu, no to w sumie tak naprawdę, dlaczego nie miałby zrobić tego ponownie, skoro nawet nie odczuł tak jakby skutków tego, co zrobił, bo ona tak naprawdę zaraz do niego wróciła, więc no to też nie było mądre z jej strony. Bo, tak jak mówię, on w ogóle nie odczuł skutków tej zdrady, że on zrobił coś nie tak. I niepodważalnie tutaj zaznaczę jeszcze raz, że Bożona jest tutaj absolutnie niewinną ofiarą. Wracając do Agnieszki, wydawać by się mogło, normalna osoba została zmanipulowana przez Arkadiusza, a jej właśnie taka mocno Neurotyczna osobowość, czy może nawet właśnie te inne zaburzenia psychiczne. Um, obudziły w niej jakąś manię prześladowczą chęć zemsty, ona przez namowę Arkadiusza wzięła rozwód. Nie wiemy do końca, czy tak naprawdę chciała wziąć ten rozwód ze swoim mężem, czy po prostu była bardziej namówiona przez Arkadiusza, ponieważ myślała, że wejdzie z nim w jakiś związek. I też tutaj taka moja uwaga, dziewczyny, nie róbcie rzeczy pod kogoś, zanim dobrze nie zastanowicie się, czy tego chcecie. Czy może mm, robicie coś, żeby się komuś przypodobać? Zastanówcie się najpierw, czy jest to zgodne z Wami. Bo kiedy ta osoba, dla której się jakoś tam naginacie, czy tam naginacie swoje granice, e, zostawi Was na lodzie, czy to będzie facet, czy to będzie koleżanka, to jak się będziecie wtedy czuć? Zapewne będziecie się czuć źle, zwłaszcza dlatego, że dałyście się namówić do czegoś, czego na przykład nie chciałyście albo nie miałyście ochoty. Więc absolutnie nie dajcie się namówić na coś, czego nie chcecie. Słuchajcie siebie, a nie innych, i żyjcie tak naprawdę w zgodzie ze sobą, bo. Różni ludzie będą się pojawiać w waszym życiu. Raz dobrze, raz śli. Niektórzy zechcą was namówić do rzeczy, znaczy nawet to nie muszą być niefajne rzeczy, może to być nawet, nie wiem, głupie wypicie kawy gdzieś na mieście, ale jeżeli tego nie chcecie i to jest na przykład wbrew jakimś tam waszym, nie wiem, czy dzisiejszym postanowieniom, czy po prostu jakimś tam postanowieniom, to tego po prostu nie róbcie. I tak samo jest z tym podcastem. Nie musi się zgadzać z tym, co ja tutaj opowiadam, ale jest to taka forma, mam nadzieję, takiej dyskusji, żeby dać Wam do myślenia. Nie wiem czy wszystkim, bo myślę, że dużo osób, które tutaj trafią, to raczej będą miały podobne, może nie poglądy, ale podobne wrażenie w tych historiach, że była tutaj jakaś tam właśnie manipulacja, prowokacja, że te osoby. Często zostały wmanewrowane w jakiejś sytuacje, że te dziewczyny były manipulowane przez tych facetów, ale nie musicie się też z tym zgadzać. I to jest taka trochę forma dyskusji, pomimo tego, że ja prowadzę w tym momencie monolog, ale mam nadzieję, że to jest właśnie taka forma zaproszenia Was do jakiejś takiej dyskusji, do myślenia bardziej krytycznie. O pewnych krytycznie, w sensie, żebyście nie brały wszystkiego tak na wiarę, jak wam ktoś coś mówi, tylko po prostu trochę dystansu do tych słów i dopiero jak zobaczycie, że te słowa mają pokryć dziewczynach, dopiero wtedy można w jakiś tam sposób nabierać większego zaufania do tej osoby, a nie tylko wierzyć w te słowa. Ale dobra, wracamy już do Agnieszki. I co się dzieje zawsze? Dziewczyny zawsze żyją. Znaczy, dobra, może nie zawsze, ale w większości tych historii i w większości wielu sytuacji dziewczyny żyją właśnie taką wizją związku, którą już sobie tam stworzyły w głowie i już to projektują po prostu na życie. Tego, y, jaki jest ten facet, żyje tą wizją, jaką ma, wizję tego faceta w głowie. I jakby kompletnie y, straciła możliwość racjonalnego myślenia i łączenia tego, co się dzieje w rzeczywistości, z tym, jaką ona ma wizję, że to się po prostu kompletnie nie zgadza. On, czyli Arkadiusz, przez cztery długie lata nie wykonał żadnych czynów świadczących o tym, że z nią będzie w normalnym związku, tak? Z nią, czyli z Agnieszką. Potem kolejny błąd. To ona zaczyna walczyć o związek, mimo że on oszukiwał dwie kobiety. Potem pojawia się ta furia i e, furia, oczywiście, Agnieszki. E, te wszystkie nagromadzenie tych emocji i tej presji z tych czterech lat, to wszystko w niej też wezbrało. I o furii będzie w osobnym już podcaście, bo dzisiaj będzie bardzo długo i będzie on e, o furii będzie w serii znaki ostrzegawcze. Ponieważ już dzisiaj będzie po prostu za dużo tego wszystkiego. I na Agnieszkę właśnie taka furia zemsty spadła. Agnieszka już jest taka wściekła. Została porzucona z dnia na dzień. Ten facet się do niej nie odzywa. Nic na niego nie działa. Nie może jakoś na niego wpłynąć. I zaczyna, myś i zaczyna myścić się na Bożenie. No, która jest z Bogu Ducha winna, tak? I Agnieszka przez 6 miesięcy prowadzi taką grę, podając się za faceta i kontaktując się z Bożeną. A potem idzie na spotkanie z Bożeną, gdzie ją morduje. Naprawdę nie wiem, o czym ta dziewczyna myślała. Nie wiem, to było totalnie irracjonalne zachowanie. Było wiadomo, że ta zbrodnia się wyda. Wątpię, żeby to była jakaś tam zbrodnia wykonana yy, w afekcie. Czy, tak właśnie, czy jakoś tak nagle, ponieważ ona tam poszła z nożem, miała przy sobie jakąś broń, więc no, raczej się liczyła z tym, że zrobi krzywdę Agnieszce. No nie będę usprawiedliwiała, czy chciała ją tylko postraszyć, czy cokolwiek chciała zrobić, ale ewidentnie po prostu doszło tutaj do morderstwa. No i tutaj w tej kwestii akurat no nie będę bronić Agnieszki, ponieważ ona jest tutaj zdecydowanie winna. Tylko naprawdę nie wiem, co ta dziewczyna miała w głowie, bo przecież zabijając też skończyło się tak naprawdę jej życie. Ponieważ e, oczywiście wykryto, że Dariusza żadnego nie było i że to ona się podszywała pod e, Dariusza. No i był tutaj kompletny bezsens tej zbrodni. Po prostu dzieci e, straciły matkę, no i no totalna tragedia w rodzinie. I jeszcze teraz, e, na sam koniec, Arkadiusz nam został, oczywiście, i ten facet. Też jest zdecydowanie winny tej całej sytuacji. To on w tym wszystkim bardzo dużo zawinił. Co prawda, to nie on bezpośrednio zabił swoją żonę i też faktycznie nie mógł przewidzieć, że ta dziewczyna okaże się tak niezrównoważona, ale mimo wszystko, w końcu gdyby nie jego zagrywki, to nie doszłoby do tego wszystkiego. Przez cztery lata zwodził obie kobiety. Żenę potrafił tak dobrze okłamywać, że się nie domyśliła niczego. Agnieszka wodził za nos. <grym> Ona się przez dla niego, tak naprawdę przez niego, przez jego namowy rozwiodła się, trwała z nim w takiej dziwnej relacji przez cztery lata, cały czas myśląc, że z nim będzie. Ten facet był w pełni rozumny i nie wiem o czym on myślał, tak okłamując dwie kobiety. To on powinien być odpowiedzialny. Hmm, powinien być odpowiedzialny, y, ponieważ właśnie był ojcem, mężem, miał dwójkę dzieci. Y, powinien podjąć decyzję, czego chce, a nie tak jakby skakać w bok i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. Jego postępowanie było totalnie samolubne i na pewno nie myślał ani o dzieciach, ani o żadnej z tych kobiet, ściągając spodnie raz przy jednej, a raz przy drugiej kobiecie. Było to po prostu perfidne i samolubne zachowanie. Był skupiony na własnych przyjemnościach, zero odpowiedzialności za innych, o których powinien się tak naprawdę troszczyć, bo przecież podobno kochał obydwie. Jak to faceci zawsze, takie pojemne te serca. No dobra, nie zawsze, ale tutaj się skupiam na takich przykładach, tak? Są oczywiście bardzo fajni mężczyźni, tylko po prostu trzeba się wystrzegać tych niefajnych, tak? I tak życie pięciu osób, ich rodzin, zostało zburzone przez brak wyobraźni dla konsekwencji swoich czynów niewiernego faceta. Najgorsze, że te losy potoczyły się tak, że Bożena została zamordowana. W innym przypadku, gdyby Agnieszka umiała się opanować i gdyby Arkadiusz umiał się opanować jeszcze na samym początku, to do tego wszystkiego nie doszło. Jeżeli macie koleżanki, które po prostu tracą głowę z miłości, to podeślijcie im link do tego podcastu. Mam nadzieję, że wpłynie to trochę na wyobraźnię niektórych dziewczyn. Dzięki na dziś, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć!